Dziś mamy 11 dzień stycznia 2024. Pogrzeb Zdzisławy Walczek. Gdzie jest nasza sąsiadka Zdzisława? Ksiądz ją wysłał do nieba, potem, że nigdy nie zmartwychwstanie. Także Chrystus nie jest Panem, jest Królem i Chrystus przychodzi przez swoich uczniów. My jesteśmy uczniami Jezusa, jednego nauczyciela, Mateusz 23:8. Głosi mi pierwsze zmartwychwstanie, no ale ksiądz kłamie, a to jest w sukience przywódca, ten pasterz, co zjada wafelek i mówi, że to jest baranek. I ciało te jedzą tego wafelka, a to trzeba naśladować baranka, czyli Chrystusa, jego prawdę, miłość, zaprzeć się samego siebie. Czyli Chrystus przyszedł w jego prawdzie, czasie przed uczniów. Mamy już to, że ludzie właśnie już, jak ktoś umrze, mąż umarł jej 1,5 roku temu i jednak mąż ciągnie ją, pociągnął ją za sobą. Wolała umrzeć, jak walczyć o prawdę, pytać się księdza, gdzie mąż jest. Wiem, bo chodziłem, odwiedzałem, nie? Także tu rzymski kościół katolicki tak będzie kończył, bo jednak to jest pogaństwo. Poganie, czyli Rzymianie, poganie, no i rzymski kościół powszechny to jest pogan. Mają drugie przykazanie z 10 usunięte. Wyjścia, księga wyjścia, druga Mojżesza, 20 rozdział od 1 do 17. Tam o tych drugie przykazanie, o tych obrazach, co właśnie czczą, wielbią i kult obrazów. A tutaj czas jest i kiedyś te kłamstwo straci moc, drugi Tesalonicza, drugi rozdział od 1 do 16, a prawda Chrystusa wyzwala ze śmierci kłamstwa i mamy mieć aniołów wybranych, a nie księży, nie pionierów, nie arcybiskupów, biskupów, księży, proboszczów, bo nie ma tego w słowie życia, w słowie prawdy, słowa Bożego. Tylko ksiądz właśnie kłamie, bo faryzeusze mieli oryginalne pisma, też kłamali, mieli władzę. Ludzie myśleli, że ich prowadzą do Boga, a oni, jak ktoś wyznał czystego Chrystusa, jak Chrystus był, to go wykluczali z synagogi. Dzisiaj ksiądz służy nie Chrystusowi, tylko szatanowi, jak faryzeusze. I ksiądz ma tyle przełożonych nad sobą: papież, arcybiskup, kardynał, biskup, dziekan, wiekary, diakon, kleryk. A nad każdym mężczyzną 1 Koryntian 11 rozdział od 1 do 3 jest Chrystus, później Duch Prawdy Jana 14:17, połączenie. No i Mateusz 23:8-12, że jest jeden nauczyciel, przywódca i ojciec w niebie to Chrystus. Jest królem, nie jest panem, bo zamordowali króla Izraela, ale zmartwychwstał Pan Jehowa, Pan Diabeł. Od podatków panowi się płaci podatki, czyli panu, bo Cezara teraz nie ma, ale za pana mają, za Cezara mają pana. Także jest polityka, religia, ekonomia i Chrystus przychodzi, jego jarzmo jest w jego prawdzie, jak ma się odwagę. I się traci wszystko, Łukasza 14:26, wtedy można być uczniem. Chodzi o stan duchowy, że my mamy w sercu zrobić sobie porządek w umyśle, bo tutaj Chrystus zapisuje do Księgi Życia Baranka, żywot Baranka, tak? I on jako baranek raz na zawsze oddał życie. I tu jest to pierwsze zmartwychwstanie, tak? I czasy, pory, że teraz się już wypełniło dużo. I Chrystus właśnie, wesele baranka z jego prawdy, ale jak ktoś się urodził w religii katolickiej, ma tradycję, Marka 7 rozdział od 7 do 13, no ze względu na tradycję, te słowo żywe nie chcą przyjąć, tylko w tradycję wierzą, dlatego umierają w tradycjach i w swoich grzechach, ale baranek zwyciężył, baranek nie, zwyciężył, ten co naśladujemy go, a go nie zjadamy, 1 Piotra 2 rozdział 21-25, naśladujemy baranka, on nie miał grzechu i wszystkie grzechy nasze odkupił przez doskonałą krwią, oddał za nasze życie doskonałe jako wzór do naśladowania. I tutaj 4-5 werset, że my mamy się nie dać skalać z kobietą przetecznicą, czyli Watykanem, rzymskim kościołem powszechnym, tylko łączymy się duchem prawdy na 14-17, naśladujemy baranka, nie zjadamy, bo baranek jest pośrodku tronu. Także nie ma dwójcy, nie ma trójcy, jest jeden Bóg i Duch Prawdy daje nam zrozumienie. Łazarz zmartwychwstał, po 4 dniach Jezus go wskrzesił, bo Jezus wskrzeszał jako Syn Boży, jako Bóg odbierał cześć i chwałę, odpuszczał grzechy, jako Ojciec się objawił w 1 wieku. A oni go zamordowali, ale Jezus jako sprawiedliwy, Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego. My głosimy pierwsze zmartwychwstanie.
ale są dwa rodzaje śmierci, duchowa i fizyczna. Dlatego apostoł Paweł napisał, że jest pierwszym grzesznikiem. Ja też jestem pierwszym grzesznikiem, głoszę pierwsze zmartwychwstanie, a królowi wieków, nie panowi, królowi wieku, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, Bóg prawdziwy, Boga prawdziwego. To jest ten Chrystus dla nas Bogiem, Ojcem dla rodzaju ludzkiego, dla ludzi, Zbawicielem świata, niech będzie cześć i chwała. Cześć Chrystusowi Królowi, a nie ludzie sobie mówią cześć, bo bogami się porobili i się uśmiercają, jak faryzeusze, kłamiąc. Jana 8 rozdział 44. Jezus powiedział, że ojcem waszym jest diabeł, do faryzeuszy, co mieli oryginalne pisma. I dzisiaj jak ktoś kłamie, przekłamuje prawdę Chrystusa, to też morduje ludzi kłamstwem. Pierwsza Mojżesza, czyli rodzaj trzeci rozdział, Ewa uwierzyła w kłamstwo szatana, który zna pisma, bo kusił Jezusa, kazał mu dać pokłon, żeby dać mu tą władzę, którą miał dopuszczoną na 6000 lat. Łukasza 4,6, Jezus mówi, idź precz szatanie. No i ksiądz służy właśnie panu diabłowi, a my wykładamy Słowo Boże za darmo i dajemy nadzieję i prawo. Chrystus ma w sercu, mam mieć prawo. Mi bliźnego swego, ale w prawdzie i w miłości Chrystusa. Błogosławimy. W imię Baranka prawdziwego Ojca Boga z nieba.